Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz i chciałbym zaprezentować Wam w tym materiale kilka ciekawych budynków z łańcucha produkcyjnego. Moim zdaniem takie dość ciekawe budynki, które mogą się bardzo przydać w prowadzeniu farmy pod kilkoma aspektami. Każdy sobie tam może wybrać coś dowoli z tego. Jak widzicie, jest kilka budynków poustawianych. Przygotowałem sobie tutaj do prezentacji jeden pojazd, do których mam kilka rzeczy, które mogę podczepić. Na środku, jak widzicie, jest Mod Silos Multi-Buy Station, czyli prawie wszystko możliwe można kupić sobie z tego. I co jeszcze? Do przyspieszenia czasu mam rozstawiony taki namiot. Też ciekawa rzecz. No to dobra, no w sumie zacznę pierwsze od tej maszyny tutaj z boku. Jeśli chodzi o tą maszynę, już przejdę. Jest to koszarka do kamieni, która przetwarza kamienie na wapno. I co ciekawe jest, to proporcja jest naprawdę imponująca. Już zademonstruję. Odpalamy sobie auto. Jeśli mamy tak, kamienie z pola bądź z różnych pól nazbieramy sobie kamienie, bądź postawimy sobie taki silos i chcąc sobie naładować kamienie, tu akurat pojemność tej strefy załadunkowej, tej paki mam dość sporo, bo wziąłem jak to się mówi. Za kamień zapłaciłem 3075 i to jest 82 tysiące litrów. Nierealna pojemność właśnie w tym skipie. I teraz tak, 3000 zapłaciłem za kamienie. Kamienie teraz wysypię do urządzenia, które kruszy kamienie. To jest 82 tysiące litrów za 3000. Weszło wszystko. Teraz przejdę sobie w zakładkę z produkcją. Znajdę sobie tą maszynę, która tworzy mi wapno. I jak widzicie, jest na 1000 litrów kamieni 4000 wapna. Wrzuciłem 82 tysiące litrów, czyli nawet jeszcze połowy nie osiągłem. Więc wygląda to ciekawie. Dobra, uruchamiam to. Tu mamy cykli na miesiąc, mamy 480. Koszt produkcyjny jest 120 na miesiąc. Co za tym idzie? Powinny być dobre pieniądze z tego, powiem tak szczerze. Jeśli chodzi o mój cykl ustawiony, tutaj jest jeden dzień na miesiąc. Żeby to po prostu szybciej coś przyspieszyć i pokazać to mniej więcej, jak to wygląda. Dobra, to tu już się będzie powolutku robiło swoje. Ja teraz przejdę do następnego modu produkcyjnego. Następnym modem produkcyjnym jest właśnie oto ta hala. Ona przetwarza, przerabia słomę na obornik. Moim zdaniem jest to ciekawy mod, bo jeśli ktoś nie zajmuje się hodowlą zwierząt, to nie ma dochodu, znaczy nie ma uzyskiwanego obornika. Więc jeśli ktoś robi
tylko rolę się uprawia, znaczy zajmuje uprawą roli i ma zboża różne, czy to pszenica, czy to owies, ma słomę. Jeśli słomy nie wykorzystuje, bo słoma wykorzystuje się też do ściółki dla zwierząt, to co z tą słomą? Słoma za marne grosze schodzi. A można wykorzystać ją do tego, aby przetworzyć sobie na obornik. Także teraz sobie wezmę, wrzucę sobie tutaj do samochodu słomę. Gdzieś tutaj powinna być. Jest słoma. Też rzucimy 82 tysiące litrów. Mam nadzieję, że mi to nie wystarczy. Nie dobierałem więcej pieniędzy, ponieważ liczę na zysk. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. I wrzucamy tutaj słomę. Teraz przechodzę zakładkę produkcyjną. Muszę znaleźć budynek, gdzie jest. O, i przerabia. 1000 słomy. Z 1000 litrów słomy mamy 3000 obornika. 480 cykli na miesiąc i 120 kosztów. Też ciekawie to wygląda. No i obornik później możemy wykorzystywać do innych rzeczy. Do rzeczy takich jak na przykład tutaj są te ogródki, które też niedawno wyszły. Bardzo ciekawa propozycja. W sumie już to będzie następny mod, który teraz opowiem. Tylko to tak, do tego modu to ja sobie na razie podepnę cysternę. Bo ten mod pracuje na kilka opcji. Tutaj wodę sobie zapobiorę ze studni. Też mam nierealną pojemność tej cysterny wyłączoną. Cysterna właśnie z tego miodu ma 25 tysięcy. No i teraz jeśli chodzi o to, tutaj trzeba dostarczyć wodę. I przejdę sobie w zakładkę. I mamy tak. Do wyboru są trzy opcje. Pierwsza podstawowa opcja, jeśli tylko dostarczymy wodę. Możemy ruszyć z produkcją pomidorów, czyli 1 do 1 jest, jeśli chodzi o pomidory. Jeśli chodzi o sałatę, to jest 2 do 1, czyli 2 jednostki wody na 1 jednostkę sałaty. Jeśli chodzi o truskawki, jest na odwrót. Jeśli chodzi o ziemniaki, jest 1 jednostka wody i 3 jednostki ziemniaków, czyli jest naprawdę dobre, bo ziemniaki. No jest to chodliwy towar w FS22. No i później mamy jedną jednostkę wody i jedną jednostkę słonecznika. No i właśnie, te dwie pozycje są naprawdę ciekawe, ponieważ nie trzeba ich hodować na polu. Możemy sobie je wyhodować właśnie w takim oto ogródku. No i dalej, co mamy jeszcze? Inną opcję, opcję przyspieszoną. Nie wiem, czy kojarzycie wcześniejsze szklarnie, które zostały zmodyfikowane z oryginału. Jest możliwość sypania nasion i nawozu sztucznego bądź obornika, który przyspiesza produkcję pomidorów, truskawek i sałaty. Tylko, że tu mamy dodatkowo jeszcze ziemniaki i słonecznik, także.
Jak na razie, ponieważ nie mam jeszcze ziaren, znaczy nasion ani nawozu czy obornika, więc sobie na razie włączę tak ziemniaki, a w drugim sobie włączę słonecznik, tylko wodę naleję. 5000 wody mi zostało, to ja sobie jeszcze dobiorę wody. A tutaj sobie uruchamia słonecznik. Jest drugi otwarty ogród i wybieram słonecznik. Proszę. Jak to wygląda? Rosną sobie słoneczniki, proszę. A tu rosną sobie ziemniaki. No i tu z boku jest miejsce na skrzynki, które się będą pojawiać. Słoneczniki i ziemniaki. No i tak to będzie wyglądało. Dobra. Ja myślę, że teraz, bo do następnych tych fabryk będę potrzebował kilka rzeczy z tego, co teraz uruchomiłem, więc sobie przyspieszę trochę czas. Pójdę na spoczynek do namiotu. Zobaczymy dnia następnego, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to napędzi mi trochę pieniędzy. Szczególnie to urządzenie. To jest naprawdę ciekawe. Już w sumie mogę zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Chociaż tam czas tylko jest na piątce ustawiony. No proszę, mamy już 57 tysięcy wapna. A to niedawno dopiero włączyłem to. 60 tysięcy wapna już jest. Teraz tak. Dobra, po ile wapna w takim razie jest, jeśli chciałbym to sprzedać? Wapno kosztuje 4600. Ale gdzie? Aha. W Lime Production. Czyli jeśli ustawię to na sprzedaż, bo jest teraz włączone przechowywanie, tu teraz muszę wziąć, przyłączyć na sprzedaż i kasa powinna teraz iść do góry. Nie powinno się teraz magazynować, więc powinno się to sprzedawać. Zobaczymy, ile kasy pójdzie na konto w takim razie, jeśli jest po prawie 5000. Jestem ciekaw, czy to będzie działać. Dobra, namiot fajnie wygląda. Pewnie wieczorem widać ognisko. Ciekawe, ciekawe naprawdę. Dobra, to ja robię teraz szybki skok na 8 rano. Zobaczymy, ile kasy będzie. Czekaj. 3300 jest teraz. Widzicie to? 205 tysięcy. Kamienie mi kosztowały 3000. Kamienie mi kosztowały 3000 i wszystko poszło. I z tego wszystkiego 205 tysięcy. Jestem w szoku, bo ja wiedziałem, że jest to dobre, ale nie widziałem, że aż tak bardzo. Także jeśli potrzebujecie jakiś zastrzyk gotówki, zamiast wziąć pożyczkę, wsypujecie kamienie za, nie wiem, no,
I strzelam, 82 000 litrów za 3 000, to teraz zrzuciłem. Macie 205 000. Raz jeszcze tylko jedno coś zobaczę. Tu jest Salt Products, 203 000, no dokładnie tyle poszło. Dobra, teraz kolejna rzecz, która mnie tu interesuje, ziemniaki. 1000 litrów ziemniaków, czyli mamy 3 skrzynki, niecałą dobę. 3 skrzynki ziemniaków i skrzynkę. Skrzynka ile ma? Też 1000 litrów słonecznika. Ok. Dobra. To w takim razie. Co chciałem kolejne zrobić? Także tam na razie już nie wsypuję, to już mam omówione. Ach, już wiem, co miałem sprawdzić. Miałem sprawdzić, ile mam obornika już z tego. Poszło całe. Mam 258, czyli z 82 tysięcy litrów zrobiło mi się 258 tysięcy litrów obornika. Dobra, to w takim razie przerzucam obornik. Kolejne miejsce. I to będzie kolejny budynek, jeśli chodzi o produkcję. Zaraz wam pokażę, o co kajman. Dobra, bierzemy 82 tysiące litrów obornika. Czyli jeśli chodzi o proporcje, dzięki tej proporcji jest to naprawdę opłacalne, właśnie te budynki. Bo są też różne inne budynki, które robią inne produkty, bądź te same, ale jeśli chodzi o proporcje, to nie są aż tak dobre. Dlatego to mi się podoba, bo każdy sobie może wybrać, co chce. Jak komu pasuje. Dobra. Tu mamy kolejny budynek. I ten budynek jest też bardzo ciekawy. Ponieważ wsypuję do niego obornik. I mogę dzięki 100 obornik, 100 jednostek obornika i 10 jednostek wody mogę uzyskać 100 jednostek sztucznego nawozu suchego. Czyli to też jest dobre. Fajnie, tu nie wszedł cały obornik. Ok. Weszło 20 tysięcy litrów, to jest pojemność cała. Dobra, to w takim razie ten obornik zrzucę go tam, bo będę potrzebował wywrotkę. To jest też ciekawy silos, bo przyjmuje wszystko. Wszystkie produkty, wszystkie przetwory. Chyba przetwory nie jest z tego. Z łańcucha produkcyjnego chyba tutaj nie przyjmuje. To chodzi o zboża, ziarna i płyny. Wodę. Potrzebuję teraz wodę do tego. Nie wiem, na tej wody jest, bo te budynki mają tam różną pojemność. Więc zaraz się dowiemy, ile tej wody tutaj będę musiał wrzucić. Ile wejdzie mi. Dobra, woda się przelewa. Uzupełniamy. 2000 litrów, proszę bardzo. Dobra.
i włączam produkcję sztucznego nawozu suchego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak będziemy mieć ten nawóz sztuczny, suchy, który wytworzymy z tego. I to jest właśnie ciekawe połączenie, bo wtedy możemy sobie wykorzystać przy produkcji, jeśli mamy słomę zbędną, wrzucić, zrobić sobie obornik, z obornika sobie wrzucić do tego budynku ten obornik i wrzucić, znaczy uzupełnić wodę. A później ten suchy nawóz możemy wykorzystać znów do ogródka, żeby wytworzyć nasiona. I nasiona można wytworzyć z płynnego, sztucznego nawozu lub z płynnego nawozu. Jeśli mamy zwierzęta, wytwarzają płynny nawóz, można to wykorzystać do produkcji nasion. I co nam będzie potrzebne? To będą nam potrzebne ziarna pszenicy, zboża, owies, jęczmień, pszenica. Co mamy, to możemy to wykorzystać. Okej, dobra. Czyli ja sobie teraz uzupełnię wodę, który w tym. I będę potrzebował. Trzy palety, dużo wody nie wzięło. Będę potrzebował uzupełnić. A nie uzupełnić, muszę jeszcze coś kupić. Muszę kupić zakładkę. O, to właśnie moją skrzyneczkę, którą lubię używać. Dobra. Czyli to już jest uzupełnione. W takim razie muszę wodę wylać do tego zbiornika. Dobra. Teraz muszę uzupełnić płynny nawóz. Tak. Dobra, wystarczy tyle. I resztę muszę wylać do silosu. Dobra, w międzyczasie ja wezmę tą jedną paletę, którą mam w słonecznika. Albo jej nie wezmę. No. Czyli wychodzi na to. Mam włączony mod podnoszenia rzeczy na konsolę. Chodziło o palety z łańcucha produkcyjnego. Aczkolwiek to na tym nie działa. Nie mogę podnieść. Też dobrze wiedzieć właśnie, bo byłem pewny, że to będzie działać. Dobra, to mam, to mam. Teraz tam muszę ziarna wsypać jakieś. Czyli muszę wziąć wywrotkę. Ale dobrze, że nie musiałem zmieniać tej cysterny w sumie, bo myślałem, że będę ją musiał zmienić na cysternę do przewozu właśnie gnojowicy, ale niestety nie musiałem. Weźmiemy sobie to. 10-12 tysięcy mi wystarczy. Powinny się zmieścić. Spokojnie, dobra. Czyli to mam. Tu się produkuje.
To teraz włączymy to. I też teraz niech się teraz ziarenka produkują. Co ja teraz mam zrobić? Dobra, to ja teraz jeszcze mówię kolejny budynek, do którego muszę wrzucić pewne rzeczy. Tam mianowicie chodzi o winogrona. Jest to fabryka, która przetwarza winogrona. I co ciekawego jest, dobra, to ja wezmę winogrona, nasypię sobie do tego. Dobra, 20 tysięcy wystarczy winogron. Sypię sobie je tutaj. I teraz tak, albo produkujemy sobie rodzynki, albo produkujemy sobie płyn, czyli soczek. To już zależy, kto jak chce. Bo głównie chodzi o to, że oprócz produkcji właśnie rodzynek i soku, mamy dodatkowo 30 jednostek jedzenia dla świn. Także jeśli mamy świnki, mamy dostęp do winogrona, bo może to być dostęp do winogrona ze swoich upraw, bądź dostęp na przykład taki, że możemy sobie zakupić winogrona, bo są opcje zakupienia winogron na paletach. To jest 1100 litrów za 2000. Tu jest 4600. No, soczek wychodzi lepiej. 5300. No to wchodzimy w soczek, no w takim razie. Niech będzie soczek. Dobra. Czyli to jest uruchomione. Dobra, to ja teraz sobie wezmę, przewiozę. No i to jest teraz pytanie, bo jeśli jest to. Jeśli chodzi o to podnoszenie palet, które dotyczy zwłaszcza produkcyjnego palet i nie mogłem, to ciekawe, czy załaduję te ziemniaki. Bo jest to skrzynia załadunkowa do. No i tak, jak przypuszczałem. Czyli jak to nie jest. Te palety nie są częścią łańcucha produkcyjnego. Dobra, tu mamy ziemniaki. Czyli te ziemniaki powinny się dać załadować do wywrotki, moim zdaniem. Zaraz to sprawdzę. Dobra, wrzucamy ziemniaki tu do tego. I to jest produkcja farmowa, z farmy, czyli wszystko, co tam mamy z upraw z farmy, możemy tutaj coś przetworzyć w tym budynku. W tym przypadku będę chciał przetworzyć ziemniaki na prynią ziemniaki plus jedzenie dla świnek. Ale to też ciekawe. Do tego będę potrzebował jeszcze wody. Czyli tak. To muszę zamknąć, czyli tego na razie nie będę potrzebował. Tam wrzucę wodę. Żeby mi się ten proces już tam przetwarzał z ziemniakami. Tam ziemniaki i wodę muszę tam dorzucić. Trochę wody.
za dwie. Oj, nie chcę się kombinować. Wezmę ze studni w takim razie. Dobra, piątka wystarczy. No i wchodzimy tu teraz i wybieram sobie premium ziemniaki. Zaznaczam. Ziemniaki mamy 1000 litrów, jest jeszcze na czerwonym, czyli tu będzie też spora pojemność, widzę w takim układzie. Dobra, to sobie włączamy, niech sobie to pracuje. Teraz jeszcze chciałem sprawdzić, jeśli chodzi o to, czy do tej wywrotki napakuję te ziemniaki. To mnie naprawdę ciekawi. To nie, w takim razie. Ziemniaki mi się wytwarzają, to spróbuję słonecznik. Załaduje czy nie? Niestety nie ładuje. Okej, dobra. Czyli zostają tylko widły i manualne ładowanie. Dobrze, nie kręci. A słoneczniki sobie wrzucimy do innego budynku, takiego malutkiego sobie wrzucimy słoneczniki. I ten mały budynek, on będzie przetwarzał olej. On jest typowo do oleju i tu jest dwie jednostki słonecznika na jedną jednostkę oleju. Mamy olej z tego, z rzepaku i z oliwy jeszcze do wyboru, ale ten dom tylko się zajmuje tym i wyłącznie. Więc sobie to włączam. No i z 1000 się będzie przerobić, powinno być 500. Tak. Dobra, to jest to, co jeszcze chciałem omówić. No chyba to już wszystko jest omówione. Teraz, no i to jest czyste, jest budynek, jeśli chodzi o multisprzedaż, że podobno można wszystko tutaj też sprzedać, tego postawiemy. Zobaczymy, co się tam jeszcze urodzi z tych dwóch budynków. Dobra, to w takim razie ja wezmę, przeskoczę jeden dzień, zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko. No i mamy kolejny dzień, niecałe 24 godziny minęły. I czy mamy jakiś rezultat, jeśli chodzi o produkcję? Tutaj mamy ziemniaki premium, ok. I oprócz ziemniaków premium powinno być coś jeszcze, bo przy produkcji pisało, że jest ziemniak premium i jedzenie dla świnek. Mamy jedzenie dla świnek, tylko gdzie ono jest przechowywane, to nie wiem. Czy jest tu gdzieś załadunek oprócz tego? Nie ma. Dobra, czy mogę podnieść tą paletę? Tą paletę już mogę podnieść i mogę ją przenieść. Dobra, ile zostanę za 700 litrów tylko, tak nawet nie jest 1000, okej.
i dostałem za to 1133. Czy nawet, dobra. A w takim razie ja sobie jeszcze sprawdzę cenę premium ziemniaków. Tysiąc 600, okej. No to była dobra cena. No, 1600. Tylko dalej zastanawiam się, gdzie jestem. Czy mogę go wydobyć, to jedzenie, czy muszę go sprzedać, to jedzenie. Czyli też muszę zobaczyć. Tylko tutaj nie ma pokarmu dla świn na sprzedaż. Się zastanawiam się, jak to wyciągnąć. Musiał sobie autem podjechać, zobaczymy, czy to pomoże. Zazwyczaj przy załadunku jest inna ikona. Jeśli jest już załadunek, nie ma. Tak jak tutaj na przykład. I tutaj już na przykład będę mógł sobie coś wyciągnąć z tego budynku. Także tu można dobrze pokombinować, bo później te nasiona można sprzedać, tak jak to było tutaj pokazywało mi. Tu są nasiona. I też jest otwarty to będzie ten ogród otwarty. Czyli co, jak teraz sypię, to dostanę pieniądze za to? Nie. To jak to sprzedaję? Teraz to muszę odczaić, bo tylko dla mnie to jest ciekawe właśnie. Dobra. I teraz sobie przejdę w to. Woda, nasiona, aha, tu jeszcze muszę ten dorzucić, ten nabór sztuczny. Wtedy przyspieszy mi produkcję danych produktów, które sobie tam wybiorę. I teraz mogę przestawić produkcję lub zaraz, czy to będzie przestawione, czy będzie dodatkowo robione teraz. Też pytanie właśnie pod tym kątem. Tu są ziemniaki, więc muszę ustawić ziemniaki. Czyli można z samej wody plus dodatkowo jeszcze z tego. Ale czy to ma sens? To nie wiem. Bo się nie przełączyło, tylko się uruchomiło. Dobra, i jeszcze to. Czyli tak, tu mamy paletę z soczkiem i tu powinno być jedzenie dla świnek. Jest jedzenie dla świnek. Okej, to ma sens. Czyli
czyli tamten budynek nie jest jakiś, brakuje mu właśnie tego, żeby dostać jedzenie od świnek. Czyli teraz tak, wychodzi na to, gdybym musiał sprzedawać bezpośrednio selling, czyli sprzedaż tego bezpośrednio i sprzedaż tego bezpośrednio, może bądź nie, nie wiem, ale to na pewno, bo tego nie dostanę w takim układzie. Okej. Okay. Czy tu? Tutaj nie ma. Chociaż? Co tu? Mam jakąś opcję? Nie ma. Nic nie ma w nas co zrobić. Dobra. Czyli ta informacja, jeśli chodzi o sprzedaż nasion i sztucznego nawozu, tutaj to jest jakaś felerna. Coś nie tak jest. Czyli nie ma czegoś takiego. Dobra. No i tutaj mamy tylko soczek i jedzenie dla świnek. Czyli taka dodatkowa opcja, oprócz robienia samego soczku, dostajemy jeszcze jedzenie dla świnek. Czyli wychodzi o to, że z winogronu zostaje wyciskany sok, a to cały miąższ jest przerabiany na jedzenie dla świnek. W ten sposób to wygląda. Okej. Okay. Tu jeszcze jak wygląda sprawa z tym olejem. Czy on się tam produkuje? Żadna paleta nie wyskoczyła. Aha. No tak, no bo jest na 500 zrobiło. Czyli nie ma nawet całej palety. Musiał jeszcze jedną skrzynię tam dorzucić. No dobra, to teraz jeszcze tylko na koniec omówię ceny mniej więcej tych konstrukcji, także jeśli chodzi o ten silos, to znajdziemy go w kontenerach. Kosztuje 2500. Multi-food buying station. Wtedy sobie możemy zakupić, co tam potrzebujemy. Nie trzeba jeździć specjalnie do sklepu czy miejsca skupu, sprzedaży w tym przypadku. A, dobra, to jest ten budynek. Teraz jeśli chodzi o te ogrody, to jest w produkcji. Wchodzimy w szklarnię, jest na końcu 2000 za jeden plot taki i tam później sobie wybieramy, co chcemy. 2000 jest naprawdę dobra cena, moim zdaniem. Dobra, jeśli chodzi o fabryki, to fabryka winogron to jest 80 tysięcy koszty zakupu. Czyli nie jest to jakiś duży wydatek, a można dobrze zarobić. Tu jeśli mamy przeróbkę słomy na obornik, to jest koszt 20 tysięcy. Też nie są to jakieś duże pieniądze. No możemy dobrze zarobić z obornika, bo możemy go przerzucić na tą fabrykę bądź tam na ogródki. Jeśli chodzi o tą fabrykę, to ona jest w cenie, tu gdzieś była, 30 tysięcy. Też nie jest dużo. 30 tysięcy, a możemy z tego wyciągnąć dobre pieniądze. Naprawdę dobre. No i magiczna maszyna do robienia pieniędzy. To jest 15 tysięcy tylko. Naprawdę. Takie niskie pieniądze, można dobrze zarobić. Aha, bo jest tam na ekonomię łatwiej. Ciekawe, jakby było na ekonomię trudnej. To i tak by było dobrze. A, i dodatkowo jeszcze mamy z tej maszyny 1200 na miesiąc. Dlaczego? Bo ma ten.
panele słoneczne. A, maszynka do pieniędzy. Dobra, to mamy budynek. Ten. On kosztuje 50 tysięcy i w tym budynku możemy przetworzyć dużo rzeczy. Takie typowe jak na innych państwach są przy farmach sklepy, produkty. Farmerzy sobie coś tam produkują, ser czy sprzedają jajka czy coś ze swoich upraw. To takie domy właśnie są. To jest na bazie takiego właśnie domu, gdzie sobie przetwarzają i sprzedają przetwory z własnej farmy. To jest duży budynek, tu można sobie różne rzeczy powybierać. Tak jak to było widać tam. Frytki, czy ziemniaki, premium, czy olej. Ale też jest. No ja mam 50 tysięcy, a są też mniejsze domki, tak jak ten, ale one tylko są do danego celu, czyli na przykład ziemniaki, piekarnia. Tutaj mamy przetwory mleczne, owoce i oleje i płatki. Ale to już kosztuje 10 tysięcy, no to zależy, jeśli na przykład chcę mieć w jednym kierunku, nie mieć wszystkiego na raz tam, tylko konkretne rzeczy, to możemy mniejszy postawić budynek. Też jest dobre. Jeśli chodzi o sprzedaż, to ten budynek kosztuje 1000. Fajnie wygląda, można go też wykorzystać na różną mapę, jest ok. I co jeszcze, jeśli chodzi o ten budynek, to tu silos kosztuje, on tu był za 90 tysięcy. Bo są kilka rodzajów, w zależności, ten ma 20 tysięcy pojemności, ten ma 250, a ten ma pół miliona. No i cena jest adekwatna do każdego z nich. No i tyle. Myślę, że wszystko mówiłem, z czym chciałem się podzielić. A decyzja należy do Was, co jak chcecie wykorzystać. Od tego jest właśnie Farming Simulator. Każdy wykorzystuje sobie mody na swój sposób. Byle była zabawa. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. Na razie. Jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. Cześć, pozdrawiam.